Koniec roku to zawsze dobry okres na podsumowania. Jerzy Kołakowski, wójt gminy Ustronie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie wójcie, no, gdyby nie sztorm ostatni, to przeszlibyście do 2014 śpiewająco. Proszę powiedzieć, oglądamy w tej chwili kalendarz na 2014, który jest właśnie w druku, jeszcze ciepły. I tutaj są zdjęcia plaży. Na ile ta plaża w 2014? Czy dużo macie do naprawiania po sztormie? To znaczy, może zacznę od kalendarza rzeczywiście, bo przed nami nowy 2014 rok. Jest to kalendarz w obiektywie ustrońskich fotografików. Nie będę zdradzał jeszcze, jest to kalendarz sponsorowany. Niebawem będzie u każdego mieszkańca w domu, za darmo oczywiście, ten kalendarz. No i oczywiście te zdjęcia są piękne, muszę powiedzieć, tu jest... Więc zaglądajmy po kolei, tak akurat jest dobrze ułożone, żeby mogę powiedzieć... Mogę zdradzić rąbka tajemnicy, że to tutaj te zdjęcia wykonane zostały przez Waldemara Gałęzowskiego, przed Adriana Piątkowskiego, przez Andrzeja Pogonowicza, przez Marcina Wietrzykowskiego i przez Andrzeja Stasiukiewicza. To są zdjęcia, które są w zasadzie nie takie na tapie. Każdy coś o czymś mówi. Mówmy o kolei, czyli tak. Przede wszystkim kościół, w którym odbywają się koncerty i najbardziej rozpoznawalna budowla w Ustroniu Morskim. I to jest styczeń. To jest styczeń. Później mamy... Luty jest też zawiany, oby nie tak mocno. Centrum miasta. Tak, centrum. Później marzec mamy molo, oświetlone już tutaj. Także w Radiu Molobrzeg, czyli molo, które ujrzało światło dzienne. I które mamy nadzieję, że będzie jeszcze dłuższe i ładniejsze. Czyli to tu już jest czerwiec, marzec, przepraszam. Jesteśmy na... No kwiecień. Kwiecień właśnie pokazuje coś pięknego, które zostało zdewastowane. No i wracamy do pytania, jak z tymi wydmami, jak będzie sytuacja? No niestety mamy spore straty, panie redaktorze, i mamy spotkanie niebawem z panem dyrektorem Urzędu Morskiego. Wiem, że będzie pani minister na tym spotkaniu. Będziemy rozmawiali o pieniążkach ewentualnych, bo jak wiemy, to nie tylko gminy Ustronie Morskie dotyczy. Jest deklaracja całego do Jarosławca włącznie. Tak, no musimy to naprawiać, to co zostało uszkodzone. No, powiedział może minister Grabowski, że nie wie, czy zdąży wszystkim zrobić na 2014. No o to się boimy, też walczymy, żeby te pieniążki to do nas trafiły, bo wiemy, jak mocne są tutaj straty. Ja też wiem o tym, że w innych gminach jest to samo, więc tutaj trzeba być solidarnym ze wszystkimi. Natomiast moim zadaniem jest dbać o gminę Ustronie. Ale tutaj podążając jeszcze kolejne miesiące, to jest maj, nasz molo, które niestety też jest zdewastowane przez ogromne fale i zniszczenia. Czerwiec to jest tutaj lotnisko, nasze Bawicz. Przy lotnisku musimy dwa słowa powiedzieć uzupełnienia. To są zdjęcia Andrzeja Stasiukiewicza. Jak się toczą sprawy lotniska? No w tej chwili trwają negocjacje, rozmawiamy z radnymi, dzielimy się też tą informacją z mieszkańcami, bo to jest dla nas bardzo ważne, żeby wszyscy... Jaką stronę to idzie, panie wójcie, w tej chwili? Ja myślę, że nie ma wyjścia ani z jednej strony, ani od strony Baltic Center, ani od strony naszej. Musimy się jakoś porozumieć, przecież to jest jeden z najważniejszych i największych obszarów ziemskich i nie można lekceważyć sobie tego i my tego nie robimy i nie chcemy robić. Jest jakiś powielać jakichś błędów. Jeżeli to są kwoty przekształcenia wieczystego użytkowania dosyć pokaźne i takie jak powinny być moim zdaniem, ja myślę, że warto przystąpić do zmiany planu i pokazać, że my też jesteśmy otwarci, nie jesteśmy jacyś zadufani sobie i chcemy, żeby tam się rozwijało coś i przyniesie to miejsca pracy, jeżeli tak będzie. A poza tym musimy dbać o budżet gminy. Myślę, że sprawy zażegnamy w przyszłym roku i tak. Dlatego wypada życzyć. Dla dobra mieszkańców gminy Ustronie Morskie, tak to powiem. Tego wypada życzyć. Tak. To jest piękna plaża nasza tutaj też. Fotka jest zrobiona przez Waldemara Gałęzowskiego. Bardzo ładna zresztą, pokazująca naszą plażę i w Czasowiczów, może ktoś się rozpozna. Pani w bikini. Pomniki przyrody jeszcze mamy. Obiektywem. Mamy Marcina Wietrzykowskiego, fotkę z lotu ptaka. To jest chyba, kurczę, nie wiem, z paralotni.
Tak, bo ale powiedzmy sobie, jak muszę Marcina zapytać, jak to zbliżają się do Ustronia, jak jest sytuacja w tej chwili? Tak, mamy trochę tych wiatraków, ale my nie chcemy za wiele ich, dlatego że jesteśmy gminą typowo nadmorską, nie chcemy sobie zaśmiecać za bardzo krajobrazu. One są, ładne, dają czystą energię, natomiast wiemy też, nie wolno, są ograniczenia, ograniczenia co do budowy, zabudów i nie chcemy sobie ograniczać. Ale teraz mamy październik i październik to jest takim miesiącem rozgrywek sportowych. Mamy cztery drużyny, w tym trzy juniorskie. Chłopcy będą mogli się zobaczyć na tych kalendarzach i ich rodzina, rodzice będą dumni na pewno, że będą też na tym kalendarzu. Bardzo ładnie to wygląda od razu. Sztandarowa. Tak, nie możemy zapomnieć oczywiście listopad. Ma Morka. Morka to jest nasz zespół strażacki, który tutaj ma piękne zdjęcie zrobione. No, przez też Andrzeja mam orkiestry, Stasiukiewicza. Tak, ja myślę, że wszystkie gminy nam zazdroszczą, bo to jest coś pięknego. Grudzień to jest Adriana Piątkiewicza, nasza przystań, która też została stratowana z lekka, ale takie piękna fotka. Naprawdę mamy się czym pochwalić, bo powiem szczerze, że podziwiam te zdjęcia, które oni robią. No dzisiaj jest trochę inna technika, jak za moich czasów jeszcze, gdzie ja robiłem fotografię, ale warto to pokazywać. To dzisiaj naprawdę mają chłopaki oko, mogę powiedzieć tak. Kalendarz rzeczy pożądana na 2014. Proszę pytać, kto chciałby spoza Ustronia. Dostaną do domów, także. No tak, ale tylko Ustronianie. No Ustronianie. No trochę być może nam zostanie jeszcze. Mamy też gazetę, która się ukazuje, już jest drukowana. Jak co roku przedstawiamy, pokazujemy to, co zrobiliśmy, to, co chcemy zrobić. Mamy hasło, które jest gmina jeszcze piękniejsza. Wydaliśmy też bezpłatny biuletyn informacyjny do wszystkich mieszkańców, to trafi do domów. Też chcemy się pochwalić tutaj, co zrobiliśmy, żeby nie było wątpliwości. Wszystkie nasze jednostki, które są, łącznie z naszym basenem pięknym, z przedszkolem, szkołą, domem kultury, właśnie orkiestrą Morka, z naszymi z naszymi letnimi koncertami. Tutaj jest festiwal ryby akurat, który w przyszłym roku też będzie. O Gosirze oczywiście też, o ich pracy. No większość tych spraw, które są odnotowane, mówiliśmy na antenie, także Radia Kołobrzeg. To jest dosyć fajny materiał. Myślę, że warto, żeby każdy się z nim zapoznał. Mhm. To jest też materiał sponsorowany. Gmina nie wydała ani złotówki na to. Także tak to wygląda. Panie wójcie, no i jeszcze muszę zapytać o pana aktywność osobistą, bo dowiedziałem się, że prowadzi pan bloga i budzi to zainteresowanie. Tak, od 13 grudnia wystartował blog mój pod nazwą jerzykolakowski.blogspot.com i to jest, powiem, że ogromną oglądalnością się cieszy, bo ponad 2000 wejść było w ciągu dosłownie 2 czy 3 dni. Także nie wiem, skąd tyle ludzi. Jak na debiut, to bardzo dużo. Bardzo dużo, tak. No, ale teraz tego bloga trzeba utrzymywać. I pisze pan o sobie, czy o gminie? Ja piszę o wszystkim właściwie. O sobie troszeczkę, o gminie, o tym, co się dzieje, jakieś wątki podnosimy. A jest o czym pisać. Myślę, że tutaj jest się czym pochwalić, tak szczerze powiedziawszy. Takie są medialne doniesienia. Ale można też pisać. Można pisać. Tak, można komentarze robić od razu. Przychodzi do mnie na skrzynkę, także będę odpowiadał ludziom, jak będą mieli jakieś zapytania. Tam jest taka zakładka kontakt. Można wejść. Bardzo przyjemnie zawsze się odwiedza Ustronie, jak się tylko ogólnie wie o niektórych problemach, ale było dosyć głośno o tym, że państwo przez pewien czas utrzymywali radnych w nieświadomości swoich stanów finansów. Jak do tego doszło? Znaczy, to myślę, że to nie jest, że utrzymywaliśmy w nieświadomości. Że, znaczy, że radni nie wiedzieli. Przewodniczący Komisji Budżetu przecież wyraźnie powiedział na sesji, że o tym wiedział i o tych nadwyżkach, które mamy. Oszczędzamy ostro i myślę, że to mieszkańcy cieszą się z tego powodu, bo to są ich podatki, które płacimy i to jest nasza gmina wszystkich. Więc no, nie podoba się tylko trochę osobom, które korzystają, czerpią pożytki z gminy, natomiast no, tak musi być i musimy zaciskać pasa i pokazać ludziom, że można rządzić i można, a nie tylko podnosić podatki, jak to zwykle bywało.
To nie jest, jakby to powiedzieć, to nie jest metoda na załatanie dziury, tak? Mhm. No tak bym to dzisiaj ujął. Nagruchnęła wiadomość prasowa, że gmina ma nadwyżki. Tak, to myślę, że to nieporozumienie trochę było z jednej strony. Z drugiej strony no radni niektórzy nie do końca może nie wiedzieli, jakie to są te kwoty nadwyżek. No ale przecież w sprawozdaniach wszystko jest, więc to myślę, że i proszę jeszcze powiedzieć na koniec, jak echa wielkiej polityki w państwie, w Polsce, w Kołobrzegu docierają do Ustronia, bo pamiętam taki materiał z panem wójtem, który mówił właśnie o tym, że Ustronie bardziej jest zarządzane samorządowo, nie ma podziałów politycznych, jak to jest na koniec 2013 roku. Ja jestem z dala od dużej polityki w małych miejscowościach. Oczywiście w kraju jest polityka i w dużych miejscowościach są partie polityczne, gdzie w zasadzie decydują o większości. Ta większość decyduje. U nas jest troszeczkę inaczej. Poza tym ja uważam, że my powinniśmy kierować się własnym rozumem i myślę, że w większości tak jest, robić swoje. Jeżeli państwo nam pomaga w czymś, to tylko chwalić sobie, a dzisiaj tak jest, no, trzeba powiedzieć sobie szczerze, że mamy źródła finansowania zewsząd praktycznie, tylko trzeba po nie sięgnąć. To jest żmudna praca, to jest ciężka praca pracowników urzędu. Przecież my tutaj w tym biuletynie naszym też chwalimy się tym, ile pieniędzy pozyskaliśmy. Teraz mamy następną inwestycję, o którą zabiegamy, to jest farma fotowoltaiczna. Ja zawsze mówię, dlaczego jaka farma? Farma fotowoltaiczna, która ma powstać na byłym wysypisku śmieci, która będzie produkowała prąd do 1 MW na potrzeby gminy, już jasno mówię, na potrzeby gminy, czyli oświetlenia, basenu i wszystkich naszych budynków, jednostek, świetlic. Także będziemy to po prostu zarabiać na tym w ten sposób. Może nie tyle zarabiać, co nie będziemy tracić na energię, tylko będziemy mieli własną. Mamy dofinansowanie ponad 2 600 770 bodajże, o ile dobrze pamiętam, zapewnione źródło finansowania, więc tylko się cieszyć z tego powodu i w takim kierunku bym chciał iść. No, przecież droga Gwizd-Grąbnica, którą przez 50 lat nikt nie potrafił się za to zabrać, w końcu została zrobiona też z pieniędzy unijnych i tutaj trzeba powiedzieć, że wychodzone to było i dalej w kolejności inne inwestycje, które nas czekają, lub zejścia na plażę, 85% dofinansowania, przecież to jest tylko 15% gminy. I tu można się pochwalić, tu można rządzić. No nie sztuka wydać 100% na jakąś inwestycję i po prostu ją zrealizować. No to jest żadna sztuka. Dziękuję serdecznie. To była próba podsumowania bardzo pobieżnego, ogólnego. Na pewno jeszcze o tych podsumowaniach roku 2013 będziemy mówić na początku roku 2014. Jerzy Kołakowski był Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Wójt gminy Ustronie. Dziękuję bardzo. Wesołych świąt.